Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie na nowym serwerze pierwszym europejskim i będziemy sobie rozgrywać dzień czwarty, dlatego że jak sami widzicie udało nam się dobić poziom 95, a co za tym idzie będziemy mogli odblokować tutaj kolejny loszek, dokładnie Świątynię Zimnej Krwi podczas zadania, no i dzisiaj chcę to zrobić i dalej pocisnąć ten level, żeby może wbić nawet 105 poziom, żeby po prostu już mieć tego zarządcę areny, a może nawet się uda 110. No ale to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Na początek kilka ogłoszeń. Po pierwsze tak, w niedzielę około godziny 17 dostaliście odcinek z drugiego dnia, gdzie tak naprawdę pokazałem, jak tam wbiłem dokładnie z poziomu chyba 27, bo chyba tak skończyliśmy pierwszy dzień, wbiłem poziom 62, no i dzisiaj kilka godzin temu tak naprawdę na kanał wleciał odcinek z trzeciego dnia, gdzie pokazałem, jak z tego poziomu 62 wbiłem poziom 94, bo dokładnie tak, na takim poziomie zakończyliśmy sobie trzeci dzień, no i po prostu polecam obejrzeć, żeby zachować taką ciągłość serii. To był, mówię, no odcinek z trzeciego dnia, ale tam mi wyszło z 2,5 godziny materiału, siedziałem to do nocy, montowałem, potem wam wrzuciłem, no i musiało to wlecieć dopiero dzisiaj, no i dzisiaj też chcę, żeby wleciał czwarty dzień, żeby to nadgonić, no bo po prostu wiadomo, nowy serwer, dużo kontentów, więc będę się wam starał codziennie coś z tego serwera wrzucać. No i dobra, jeżeli chodzi o trzeci dzień, to tak jak powiedziałem, zakończyliśmy go z poziomem 94, teraz już mamy 95, ale zanim do tego przejdę, pamiętajcie jeszcze o zostawieniu kciuka w górę, zostawiajcie pod tym filmem ile tylko się da, nie zapominajcie o tym, będzie mi bardzo, bardzo miło, bo mówię, jestem szczerze mówiąc nie za bardzo wyspany, tu wam od razu powiem, dlatego, że siedziałem do nocy, montowałem ten film, w tle sobie tam klikałem oczywiście ataczki, no bo to oczywiście tutaj w twierdzy mówię, no bo już będziemy powoli się powiedzmy robić takie podchody pod twierdzę, no nie, już tutaj muszę te surki farmić, już tak naprawdę wczoraj około 20-21 już pierwsze osoby zaczęły dawać jakieś fajne ilości surek, więc no jak widzicie twierdza już 9 ruszyła, tutaj też te surki są odłożone, także no siedziałem do nocy, klikałem te ataki, no i mówię, dużo czasu mi naprawdę z tym montowaniem schodzi, także tego kciuka możecie zostawić, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, bo tak naprawdę lekko ponad 100, no i będziemy mieli już upragnione 20 000, możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na tym serwerze, jeżeli na nim gracie, jeżeli tutaj macie swoją postać, no to dawajcie znaka w komentarzu, jak wam idzie, który macie poziom po tych 3 dniach. Teraz oczywiście serwer troszeczkę zwolni, te pierwsze 3 dni były takie najmocniejsze, więc jestem ciekaw, dawajcie znać, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy jednym komentarzu oraz opisie. No i dobra, może na sam początek topka, dlatego że to was pewnie ciekawi, jeżeli chodzi o topeczkę, to w tym momencie wygląda tutaj tak, no my jesteśmy w top 100, ale to akurat nic powiedzmy ciekawego, zobaczcie, tak się prezentuje topka, naprawdę bardzo dużo level 200+, tu wam może od razu odpalę dla porównania, po prawej stronie macie screena topeczki, która była wczoraj o godzinie 23:58, czyli 2 minutki przed północą, na koniec trzeciego dnia zrobiłem sobie tego screena, no i tak to się prezentowało, oczywiście od wczoraj się tutaj za wiele nie zmieniło, wiadomo, dlatego że no mówię, już serwer zwolnił, już to nie idzie tak powiedzmy łatwo, no ale tak czy inaczej bardzo potężnie ten serwer wygląda, możecie sobie porównać tą topkę, możecie zatrzymać, jeżeli chcecie, ja to wyłączę, no i teraz się może bardziej skupię na tej obecnej topce. Co my tu mamy ciekawego? Przede wszystkim w dalszym ciągu dominacja tych klas, które sobie bardzo dobrze radzą w lochach. Jakieś bardy, zwiadowca, berserków dużo, jacyś tutaj druidzi się pojawiają, tych łowców demonów, no mówię, bardzo, bardzo dużo w tym top 30. No i mówię, póki co tak to wygląda, ale też widziałem, że jest sporo mocnych graczy, jeżeli chodzi właśnie o jakieś klasy pokroju paladyn, pokroju maguś, jakieś tam są takie jednostki, oczywiście teraz one się nie przebijają, dlatego że no teraz rolę gra level powiedzmy, ale ten level wynika głównie z robienia lochów, więc jak tutaj powiedzmy jacyś paladyni, jacyś wojownicy, jakiś właśnie maguś zrobi też te lochy, to na pewno się w tej topce pojawi, no i topka będzie fajnie zróżnicowana. Co mogę powiedzieć? No na pewno Turor, który założył łowcę demonów drugiego dnia, czyli w sobotę tak naprawdę,
Sorki, ale mi kurier przyjechał, musiałem akurat iść otworzyć drzwi. To co powiedziałem wcześniej, Turor, który założył postać drugiego dnia serwera, zaczął wojownikiem, ten wojownik mu chyba nie podszedł, dobił drugiego dnia tam bodajże 66 level, no i Turor założył sobie łowcę demonów w sobotę, no i mimo to wbił poziom 220 na tym łowcy demonów. To na pewno jest godne pochwały. Tutaj mamy tak samo Dexona, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda, bo tam mnie też zapraszał przed jeszcze startem serwera do jego gildii. Też bardzo fajnie druidem pocisnął, 210 poziom, w ogóle poziom 200 plus po 3 dniach, to jest naprawdę dobry wynik, niektórymi klasami bardzo ciężki do uzyskania, jak tutaj widzicie po wojownikach i tak dalej, no ale pozdrawiam, tak czy inaczej również bardzo mocny Polak. No i co, najwyższy poziom na serwerze zwiadowca w ogóle, co ciekawe, nawet nie zwróciłem uwagi, jak tak patrzę, 237, chyba tak powinienem jego nick czytać, tak czy inaczej, no mówię, bardzo, ale to bardzo tutaj ładnie pocisnął, jak na zwiadowcę. No i co, jeżeli chodzi o takie klasy, powiedzmy bardziej zbliżone do nas, czyli jakiś maguś, jakiś wojownik, jacyś paladyni, no to mamy kanionka, top 1 W60, 124 level w tym momencie. Tu w ogóle też muszę sobie jeszcze niektóre itemki znaleźć do klasera, ale to później, zaraz wam powiem. Na razie ta topeczka. Więc mamy kanionka, tutaj Namo też bił 120 level, więc pocisnął ładnie, on miał wczoraj 95, no wczoraj w ogóle jak tak patrzyłem na koniec dnia, to żaden paladyn nie poleciał dalej, najwyższe levele to były 95, no i mówię, nikt tutaj nie dał rady już, powiedzmy, chyba tego klucza po prostu nie znaleźli, no jak sobie w ogóle montowałem ten film z trzeciego dnia, to do mnie dotarło, że na trzeci klucz poszło mi 150, w sensie na trzeci klucz, na ten klucz od 80 levela poszło mi 150 awki i dopiero w ostatniej misji, ostatniego paska on poleciał, zresztą jak ktoś oglądał, to widział, więc no powiem wam szczerze, że nie wiem, no strasznie dziwnie te klucze lecą i chyba każdy miał taki problem, skoro tutaj dalej stali na tych poziomach, tu mamy jakiegoś zioma, 106 poziom, w ogóle Polak paladynem też, tu jesteśmy my, kto tutaj jeszcze, 99, 107, no ale to taka norma, nie, nikt jakoś bardziej nie poleciał, tu pewnie już sobie po prostu zamknęli ten loch, ten i to daje tak około właśnie 120 poziom, więc tak na razie, jeżeli chodzi o jakichś paladynów, wojowników, tutaj tak samo maguś, tak to wygląda. No i co? I chyba tyle, jeżeli chodzi o topkę, chyba wam to jakoś taką w miarę omówiłem. Twierdzę niezbyt istotne na razie, pupilku w tym momencie już ma 245 osób, więc no sporo również, my tak stoimy na razie w tym rankingu. No i chyba tyle, podziemia, o proszę bardzo, kurde, już ktoś ma podziemia. Wow, to bardzo dobry wynik szczerze i to chyba bez żadnych tych pakietów, co tam mogły być do wygrania, powiedzmy na serwerze, tam w sensie na serwerze, na streamie shakesowym, bo chyba już tych pakietów do twierdzy nie ma, bo one tak bardzo boostowały, jak ktoś wygrał, no ale mówię, bardzo dobry wynik, poniedziałek godzina 12 już podziemia, czyli już ktoś to ma, no ale tam musiał mieć jakieś bardzo fajne kontry ogarnięte, no i tyle, także jest pierwsza osoba z podziemiami na serwerze, co do naszej postaci teraz, bo no chcę wam to tak ładnie, wiecie, omówić, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, co do naszej postaci, zakończyliśmy w trzeci dzień na poziomie prawie 95, niewiele tam expa nam brakło, no i jak widzicie, teraz ten poziom 95 dobiliśmy. Z czego to wynika? Z tego, że po północy po prostu zrobiłem tu od razu ataki w pupilach, no i zrobiłem sobie środowisko po pierwsze ziemi, a po drugie ognia. Tutaj tego czompa wykarmiłem, bo dzisiaj był ogień, no i te dwa środowiska dały mi poziom 95, więc to akurat na plus. Muszę jeszcze dzisiaj w ogóle sobie te pupile z dnia połapać, to też chyba teraz jak będziemy szukać klucza, to sobie spróbuję zrobić, bo to jest bardzo istotne. Klaserka miałem 61%, teraz mam 63,5%. Przeleciałem top 500 przed odcinkiem całe. Pododawałem do znajomych te osoby, które miały coś dla mnie. Teraz już mamy tego świętego grala, więc to dość proste. No i jak widzicie, 2,5% klasera jeszcze wycisnąłem przed tym właśnie robieniem awki po ten klucz. No i tyle, nie? Raczej tutaj za dużo się nie zmieniło. No tu teraz tak naprawdę główny cel to zakończyć pierwszych 9 lochów, no i lecieć po podziemia. Standardowy, można powiedzieć, 4-5 dzień serwera. Pupilki gildyjka, 112% teraz, no cały czas tutaj czaskamy wyprawy, tu chyba nic dziwnego, no i tyle, nie? Generalnie tyle, toalety jeszcze nie mamy niestety, zaraz do tego przejdziemy, może dzisiaj akurat poleci, jak już bijemy ten 100+,
i w zasadzie nie mam tutaj chyba wam nic więcej do pokazania, jak tak patrzę. Mówię, no teraz tego zarządcę areny muszę jak najszybciej odblokować, bo już dużo osób tak naprawdę miało go drugiego dnia. Dobra, lecimy, czyli przede wszystkim maweczka, żeby ten klucz znaleźć. Mamy tak, Nigdylandię, mamy step strapionych, krainę Erogenii, step strapionych drugi raz, drugą Nigdylandię i wyspa trupiego łba. Czyli ma, no dobra, powiedzmy, że spróbuję to jako tako zapamiętać, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Puszcza Zarośląska, tutaj mamy to, dobra, to w sumie ta misyjka będzie najlepsza, jak tak patrzę. Tu oczywiście klucza nie będziemy mieć w tej pierwszej misji na pewno, dlatego że no wczoraj jeszcze miałem, w sensie jakby się awka zresetowała, to miałem 94 poziom, a on jest od 95. To sobie możemy rozmontować. Tu muszę tego kalendarza, mam nadzieję, że nie kliknę, w sensie muszę unikać, żeby go kliknąć, bo może jeszcze twierdzę dzisiaj podbiję, wiadomo. Tak samo jakieś kółko na sam koniec dnia będę robił. No misję też wypadałoby robić na sam koniec dnia, no ale tak czy inaczej muszę znaleźć klucz, muszę znaleźć te pupile z dnia, więc po prostu musimy to kliknąć. Dobra, na razie widzę, że nie ma żadnej lokacji. Troszkę mi tu laguje, nie wiem z czego to wynika. Może wina serwera, może moja po prostu. Mamy Maerwyn, mamy tutaj w trak trendowatych i jest wyspa trupiego łba. To jest bardzo słaba misja, ale ja chyba tam miałem jakiegoś pupila, więc no musimy sobie dokładnie... Musimy tego pupilka złapać. To jest woda, ale żeby już był, zawsze to jakieś dodatkowe statystyki. Czyli mamy tak, Nigdylandię, step strapionych, Erogenię i Nigdylandię. Dwa razy Nigdylandia, dwa razy step strapionych, no i jeden raz Erogenia, okej. O, proszę bardzo, już mamy kluczyk. Dobra, to nawet szybko poszło, super. Chociaż teraz oddało, szkoda, że podczas eventu tak nie oddawało. Kurde, powiem wam, ponad 100 awanturniczości na... Boże, ponad 150, czy tam no coś około 150 na ten klucz wczorajszy, no to była tragedia. Bardzo była jeszcze duża szansa, gdyby powiedzmy on nam tak poleciał jak zawsze w 50-60 dawki, tak jak to miało miejsce w pierwszy i drugi dzień, na to, żeby po prostu, wiecie, zrobić jakiś tam, w sensie no wbić jakiś wyższy level, potem jeszcze ewentualnie porobić tą mawkę i jeszcze może jako tako by nam się udało ten poziom 95 wbić i może nawet polecieć wczoraj dalej, no ale niestety no pech. Natomiast nie mogę narzekać, bo pecha do kluczy z tego co widziałem mają wszyscy. No coś jest nie tak z tymi kluczami, nie wiem z czego to wynika, ale tak po prostu jest. Dobra, tu już jakiś problem, 140 level, ale on też raczej padnie w miarę szybko, może go tutaj przyenteruję. No broń mam w miarę świeżą, tu na pewno kilka leveli wbijemy. Jeszcze wczoraj się poprzebierałem, jak już powiedzmy pod koniec, żeby te itemki epickie mieć takie, wiecie, w miarę świeże, no bo teraz już mamy koniec eventu epickiego, więc już będzie ciężej. Na pewno, okej, to nam jeszcze jako tako padło, dokładnie mamy poziom 96, lecimy dalej. Teraz jakiś wojownik, on chyba też nam padnie w miarę szybko. No, dawaj, okej, mamy 98, dobra, no już się zbliżamy powoli do tej seteczki upragnionej. No męczarnie jest tym paladynem, co wam mogę powiedzieć, coś tu jeszcze się miałem chyba odnosić do tego co na tej postaci. Męczarnia straszna tym paladynem, jakbyśmy tak rozegrali pierwsze 3 dni na jakimś, nie wiem, berserku, to nie wiem, no jakiś 150 level podejrzewam, żebyśmy wbili, jeszcze patrząc pod uwagę ile grzybów poszło. No a tu no jest ciężko, powiem wam, że jest ciężko. No ale jedyne co mi poniekąd poprawia humor, to to, że żaden paladyn tak naprawdę nie wyskoczył jakoś bardzo. No bo to, no nie wiem, no tu już muszą tak naprawdę grzyby lecieć chyba w przedłużanie gryfa, żeby tego golda farmić, żeby sobie statystyki podbijać, no bo innej możliwości raczej nie ma tym paladynem. No jest bardzo, bardzo ciężko po prostu. Jeszcze osiągnięcia wam mogę pokazać, co tutaj mi się udało zrobić od ostatniego odcinka, ale chyba nikt. No górnika żeśmy sobie wbili, to wbiliśmy, ale to było na tym filmie z trzeciego dnia, co wleciał parę godzin temu na kanał, więc tu nic. Legendarny konserwatysta, jubiler, ale to, chociaż jubiler to był chyba już drugiego dnia, legendarny konserwatysta chyba wczoraj, albo w sumie już nawet przedwczoraj, nie wiem, no ale tu wam pokażę. Grzybiarza już mieliśmy. Dzień X mi wleciał, byłem sobie na postaci, tak, kliknąłem po prostu w lewy górny róg, pokazał mi się klaser i nagle mi wyskoczył Dzień X, więc fajnie. No i Święty Graal, to co wczoraj udało nam się zdobyć również, tego Świętego Graala, żeby po prostu tutaj... wiadomo, mieć ułatwienie powiedzmy w szukaniu kolejnych itemków do klaserka, to na pewno w sumie, no na pewno po prostu, to bardzo, ale to bardzo pomaga, żeby ten klaser trzymać na jakimś sensownym poziomie. Jeszcze mi brakuje tam trochę itemów do tego klasera, to co wam powiedziałem, jeszcze tutaj mogę na pewno powiedzmy jakieś tam itemki z pierwszych leveli poznajdywać, jakieś bronie, jakieś tarcze, tu jakieś wisiorki, jakieś takie inne rzeczy, no ale to może sobie będziemy robić na streamku, dzisiaj zobaczymy. Teraz już chcę bardziej właśnie
właśnie taki główny, powiedzmy, content zmienić, w sensie no przenieść może bardziej na odcinki, a taki bardziej poboczny, jak jakieś klikanie klaserka albo takie inne pierdoły, robić sobie na właśnie streamkach, nie? Teraz było to takie połączone, że były streamy, potem jeszcze był zapis na YouTubie, żeby każdy mógł sobie obejrzeć, no ale teraz będę chciał to zmienić. Dobra, no mamy poziom 99, także jeszcze do tej steteczki troszeczkę brakuje. Mamy zwiadowcę, 164 poziom, zobaczmy, czy on tutaj jeszcze jest do zrobienia. W sumie to mogę sprawdzić procenty, żeby jakoś, wiecie, nie klikać na pałę, bo to nie ma sensu, no ale to jest to, no to jest stały schemat, największy problem jest z tymi kluczami. 0,93, no to może go jeszcze spróbujemy ubić. Mam 57 tysięcy golda, to też mogę w statystyki wrzucić troszkę, trochę tu może zostawię w razie czego na jakąś brońkę albo coś takiego. To jest stały schemat, stale się to powtarza, jak te serwery wyglądają, początki, no głównie z tymi kluczami musimy jakoś ogarnąć, musimy oczywiście, jak mamy bloka, no to się przebierać na weekendzie epickim, no i tak można ci. No i w zależności, jaką klasą gramy, to idzie to łatwiej. Takim berserkiem, łowcą demonów, wystarczy jakieś delikatne przebieranie, już te lochy o wiele lepiej wyglądają. No a takim paladynem, widzieliście po wczorajszym dniu, wszystkie itemy idealne, no i tak były problemy. Niestety tak to jest. Dobra, tu możemy jeszcze troszkę boczka podbić. W sumie te boki to są tanie jak na ten moment. To możemy jakieś, niech będzie 260 w tą z rękę. No i co? I to możemy, żeby tak, ile w ogóle kosztują jakieś itemki? No tak do dychy, w sumie bronie mogą być chyba droższe, nie wiem. No ale dobra, niech będzie tak i tu jeszcze ze dwie statystyki, okej, no i możemy lecieć. Jeszcze go na pewno ubijemy, potem mamy piekielnego obcego. Tego piekielnego obcego już musimy zdecydować, w sensie no, musimy po prostu brońkę wymienić. Ten nam w ogóle jeszcze da jakiegoś epika, może to będzie jakaś broń, zobaczymy. Mam taką nadzieję szczerze, ale powiem wam, że jestem zaskoczony, że ten jeden ziomeczek już ma podziemie. W sumie to chyba musiał całą noc tak naprawdę robić ataki, musiał mieć tam farta do kółka, jeżeli chodzi o jakieś surowce, do kości też, no bo on już ma kości odblokowane, my tego jeszcze nie mamy. No ale mówię, musiał mieć na pewno duże szczęście do tego wszystkiego, no i raczej on dzisiaj nie spał, tak jak ja tam spałem kilka godzin, dlatego taki trochę przymulony jestem, tak on raczej za długo sobie nie pospał, tylko właśnie ładował te ataki, żeby to podziemie szybko wbić. No ja też miałem taki podobny plan, zresztą w ogóle te moje koszary na poziomie 5, zawsze tam robiłem na 2, na 3, teraz mam na 5, to po prostu pozwala mi troszeczkę mniej siedzieć przy komputerze na starcie tego nowego serwera, na tym serwerze europejskim pierwszym, no bo jednak te 15 rycków, które mi się tam odkładają, no troszkę, powiedzmy, czasu mija, żeby one się przeszkoliły, te jednostki, więc wiecie, mogę sobie zrobić te ataki, odejść tam na godzinę czy nawet na półtorej od komputera i nie będzie z tym problemu. Dobra, mamy to, poziom prawie 101, udało nam się, o, mamy osiągnięcie, udało nam się odblokować portal gildyjny, wcześniej ten portal tutaj, on się odblokował na poziomie 99, no a my mamy poziom prawie 101 już tak naprawdę, mamy jakiś epik, tylko że no niestety dość słaby, więc na razie go zostawimy sobie. Okej, to już będziemy mogli dzisiaj zdobyć klucz do kibla i raczej to zrobimy, bo mamy jeszcze bardzo dużo awki. Tu na pewno by nam się przydały w ogóle te pupile połapać, ale okej, teraz chyba, może wiecie co, może dobiję ten 101, żeby już mieć to z głowy, tylko zobaczmy, Dziewiczy Kanion, Kraina Erogenii, no Kraina Erogenii nam jest potrzebna, ale niestety tam był i tak itemek, więc nie ma opcji, o i zobaczcie, i mamy kluczyk do toalety, tylko że bardzo słaba misja, no ale niech on będzie, to już sobie coś tam wrzucimy do tej toalety i rozmontujemy, cyk, dobra, to mamy od razu na odcinku, no i tu jakąś pierdółkę, jak widzicie, może rozmontować i okej, mamy to z głowy. Jeszcze 101 levela nie mamy, zapomniałem, że w sumie, o, jest Kraina Erogenii, pięknie. Zapomniałem, że już w sumie nie ma eventu, więc troszkę ten exp jest słabiutki, szczerze mówiąc. Mamy Krainę Erogenii, no to ja tu chcę, wiadomo, jak najwyższy level wbić, zanim będę tą awkę robił, no ale awkę tak czy inaczej musimy zrobić po te pupile, to co już powiedziałem. Dobra, mamy dużo cytrynek, więc sobie zrobimy to w ten sposób, tą żeluzę będziemy mogli pokonać, zawsze to troszkę expa. No i okej. I jak tak patrzę, na razie tyle. W sumie to wszystkie pupile, które karmię, już mam złapane z tego co widzę, więc tak naprawdę no ewentualnie jeszcze pod statystyki. Ej, ja chyba powiedziałem, że woda nie jest nam bardzo potrzebna wcześniej, a przecież my gramy paladynem. Mi się ciągle z łowcą demonów pomyliło. W sensie myli, jak, bo nie tak dawno łowcą startowaliśmy. No tak, no woda jest nam bardzo potrzebna, to dobrze, że tego orka złapałem. Sorry, no mówię, niewyspany dzisiaj jestem, więc tak może być troszeczkę nieogarnięty ten odcinek, ale nieważne, sprawdźmy sobie jeszcze procenty na tej starej broni i na tym starym setupie, powiedzmy. 0,41 mamy na tego maga, no ale dobra, zmienimy broń. Brońki już kilka ładnych leveli, tak naprawdę chyba 7 nie wymieniłem. Zmienimy sobie najlepiej, o, zobaczcie,
Tylko że to mi daje plus 10, ale tu już mogę około 15 dostać. No ale górny bardzo fajny na siłkę. No zobaczymy. Teraz już możemy patrzeć na wszystkie, więc raczej szukanie tej broni nie zajmie jakoś długo. Mamy kowala, więc najwyżej sobie zrobimy dziurę i będzie git. Itemków, które mi pulsują, nie kupuję, bo szkoda golda, znajdę sobie tam u kogoś później. Mamy, o kurde, to jest bardzo dobra broń. To jest bardzo, bardzo dobra broń, powiem wam szczerze. I biorę to chyba, zobaczcie, 22 na HP. Dobra, czyli zrobimy tak, odzyskamy sobie klejnot, pyk. Ile my mamy tego HP? Co jest? No tak, chcę. Boże, nie widziałem nigdy chyba takiego komunikatu, albo nigdy nie zwracałem uwagi. No i teraz chyba by nam się przydał jeszcze jeden gemik na siłę, tak jak mam być szczery. Może nam tu coś poleci. No teraz już też lecą średnie. Mamy na HP duży, niech będzie. Może jakaś siłka. Mówię, teraz też lecą średnie i małe, więc to jest akurat minus. Najfajniej się te gemy szukało wczoraj, jak jeszcze był event twierdzy. Znowu mamy na HP, ale zobaczcie, już po 144. Dobra, to jakiś słaby na HP możemy podmienić z perspektywy klikania tych lochów dalej. Pyk, to chociaż ten 140. Ej, to nie ma takiej dużej różnicy między średnim a tym dużym, więc dobra, to też możemy w zasadzie jeszcze podmienić. Cyk. No i dobra. No i tak musimy jeszcze jeden duży na HP znowu, niedobrze, i mały na siłę. Ile on nam daje? 136. No to powiedzmy nawet więcej niż te duże z wczoraj, bo jednak trochę leveli tutaj wbiliśmy. Dobra, czyli wymienimy sobie, który najsłabszy, 133 z tego co widzę. Może być w sumie taka wymianka trudna, ten zostawimy na później. No i okej, teraz to jakoś lepiej wygląda i zobaczmy procenty. Wymiana broni raczej na plus, raczej nam tutaj pomoże. No ale to jest, no ja pamiętam, że ja chyba na ło... O, dokładnie, 1,61 mamy na tą istotę pozaziemską, a to jest maguś. Pamiętam, że ja chyba na łowcy demonów, to ja tu w ogóle poszedłem z marszu. Cały lock zrobiłem, wbiłem 105 level, nie musiałem się przebierać. No a tutaj zobaczcie, 101 level, no i już musieliśmy niestety... O, szybko padło. Już musieliśmy niestety wymienić brońkę. No niestety, niestety, tak to wygląda. Istota pozaziemska... Obejrzymy to sobie. No i teraz mamy tak, ducha wulkanu, na którego mamy 0,04% na tej broni. To taka ciekawostka. No i mamy teraz następnego wojownika, to jest poziom 172. I oni będą bardzo zbliżeni, jeżeli chodzi... Dokładnie, na jednego mamy 0,02, na drugiego mamy 0,01. O kurde, i tu już się zaczynają robić problemy niestety. Tu możemy wymienić jeszcze ten gemik, zawsze tam nam da 11 stat. No i co, na pewno bym chciał na siłkę jakąś brońkę chyba znaleźć. Więcej siły mi się raczej przyda, tak myślę. Ja powiem wam, tu jest cały czas kombinowanie. Cały czas kombinowanie, jak powiedzmy jakoś ulepszyć tego paladyna, żeby to jakoś poszło, jeżeli chodzi o te lochy. Tu już widzę, że górne są o wiele większe też. O, zobaczcie, 294 górny. Dobra, to my jeszcze w broni mamy potencjał. Tylko teraz będę szukał broni na siłę. Natomiast gemy zostawię tak jak mam, czyli bodajże 3 na HP i reszta na siłę, dokładnie, bo na wojowników nam się to na pewno bardziej przyda. No i dobra, szukamy, szukamy. No mówię, z kowalem to już jest o wiele przyjemniejsze, powiem wam, że ja wam to przycinałem w ogóle. O, coś takiego może, chociaż to mi nie daje na plus, no ale ciężko będzie znaleźć na plus. Dobra, niech będzie coś takiego. Ja wam to przycinałem, ale powiem wam, że jak nie miałem kowala, to ja nawet zwykłej broni potrafiłem szukać po 20-30 minut na streamie. Dlatego nam się to tak przyciągało, no ale dlatego jak ktoś kogoś nie ma na streamie, to już lepiej zamiast oglądać ten zapis, co tam jest na Twitchu, to sobie poczekać na YouTube'a. 0,25 na ducha wulkanu. Ej, to jest giga ciężkie, żeby to dalej szło. No i właśnie, i teraz mamy problem. Może ja tutaj jeszcze dobiję, powiedzmy, troszkę w HP. Niech to będzie tak. Z 550 całego golda, którego mamy. Pyk, 550, dobra. Może ja tu jeszcze ewentualnie, no te pupile bym połapał na pewno zaraz, bo tu już raczej będzie ciężko, jak tak patrzę, ale... Chociaż nie, dobra, połapiemy te pupile, żebyśmy też mieli boosta do statystyk. Że tak powiem, tu pustynia przesłoneczna, no póki co się nie trafiają te lokacje. Magma Caron, no lecimy, lecimy, nie ma co, Dziewiczy Kanion, Czarnolas, Wyspa Trupiego Łba, okej, no to bierzemy to. Potrzebne nam jest jeszcze Propolis chyba i Step Strapionych, nie, Nigdylandia i Step Strapionych, jak tak patrzę. Dokładnie, Step Strapionych, Nigdylandia i tu mamy Nigdylandię.
O, i odebrałem przypadkiem kamień, ale dobra, on i tak nam nie dał za dużo, trudno. Zawsze tak robię, no ale nie, nieistotne, okej, czyli mamy pierwszy step strapionych, cyk. Mamy dodatkowego pupilka, niestety do światła, wolałbym szczerze mówiąc do tutaj mroku sobie go złapać, no ale trudno, mamy propolis, mamy dziewiczy kanion, dobra, to jest dość fajna misja, pyk, niech tak to będzie, ugór orków, no trochę marnuję tą mawkę, mam wrażenie, no ale nie ma wyjścia, no nie mam tutaj co robić, jak mam być szczery, tu mamy 102 tysiące tego expa, ile jeszcze klepsy? 10, dobra, lecimy dalej. No muszę połapać te pupile, muszę tutaj wszystkie statystyki jakie tylko mogę to wycisnąć, jak mam być szczery, żeby tu w ogóle tych wojowników jako tako pokonać, chociaż nie no, 110 chyba będzie ciężko wbić jak tak patrzę, jak my mamy problem ze 105, to co dopiero 110, no ale chociaż będzie arenka, nie, to na pewno też plus, Moczary, Mary, Maerwyn, Czarnolas, dobra, nic nam tu niestety nie leci, co byśmy chcieli, trakt trendowatych, tu możemy sobie wziąć propolis, tą misyjkę niech będzie, mamy 103 poziom, zmurszały las, dobra, to weźmiemy to. Mamy jakąś klepsydrę, jest propolis, ale to nam nic nie daje tak naprawdę, to możemy wziąć gnuśnogród, rozmontuję sobie tą czapeczkę i tak, Nigdylandia, góry koronkowe, no jest w ogóle na mnie lecą lokacje, których, a nie, Nigdylandia mi była potrzebna, okej, okay. Zapomniałem o tym, Jezu, ale dzisiaj jestem nieogarnięty, masakra, przepraszam was, a mamy jakieś tutaj, a nie, to już wszystko sobie wykarmiliśmy, dobra, czyli nam jeszcze potrzebne są... A jeszcze jedna Nigdylandia, a no tak, bo wtedy był step strapionych, czyli step strapionych i Nigdylandia jeszcze po razie w takim razie nam jest potrzebna i zaraz sobie zobaczymy co to nam dało w ogóle złapanie tych pupili, będę musiał ewentualnie, jest Nigdylandia, dobra i nawet nie zła misyjka, czyli nam jest jeszcze potrzebny step strapionych, okej, mamy trochę więcej szczęścia dzięki temu, że to ogień, trakt trendowatych, kraina oskór, tu mamy lustro, step strapionych mamy, ale znowu z itemkiem niestety, dobra, to lustro możemy wziąć, no lustro im szybciej zrobimy, tym nam powiedzmy będzie łatwiej to wszystko ogarniać, no i dobra, no i teraz szukamy ostatniego strepu strapionych w takim razie, tu możemy wziąć te 150, mamy jakąś truskaweczkę, zmurszały las, no będzie najwyżej długi odcinek, ale chyba wam to nie przeszkadza jakoś giga bardzo, góry koronkowe znowu, a już nie mamy klepsy, dobra. To tak, pokupuję jeszcze potki. Oj, są klepsydry w sumie w miarę szybko. Zobaczcie ile mi tu jeszcze z tego gabinetu magii brakuje. No jeszcze tu na pewno tak ze 2% to myślę, że wyciśniemy w miarę luźno, jeżeli chodzi o ten klaser. Tu mamy lustro, ale ta misyjka jest lepsza zdecydowanie, więc weźmiemy tom i jest krótsza przede wszystkim. Zmurszały las znowu. No gdzie jest ten step strapionych? O jest, dobra, wywołałem, pięknie. Słaba misja, no ale trudno, lecimy tak. Pyk, dobra, mamy wszystkie pupilki, okej. To na plus, na pewno duży. Tu się jeszcze przeloguję, żeby mi na pewno złapało, powiedzmy, to co zrobiłem, no i teraz tak, po złapaniu wszystkich pupili, po tam wbiciu bodajże levela, bo chyba miałem 102 dokładnie, jak wyglądają teraz moje procenty? 0,41 na ducha wulkanu. A co z brońmi? Czy te bronie, czy znajdę jakąś brońkę z plusem? Tu mamy minus 4, tu mamy taki sam, tu mamy plus 6, o kurde, zobaczcie to. Tylko, że to jest na wytrzymałość, a nam jest bardziej potrzebne na siłę. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, weźmiemy sobie gemik na siłkę do broni na pewno. Po prostu przetestuję, nie? Przetestuję jak te procenty się zmienią. No mówię, no widzicie teraz in real time, że tak powiem. 147, fajny. Widzicie in real time, jak tutaj wymaga to wszystko dużo kombinowania, żeby jako tako poszło na tym paladynie. Bardzo to jest męczące, no ale byłem na to przygotowany. Wczoraj, szczerze mówiąc, na streamku mi już trochę psycha siadła. O, 0,59. A jakbyśmy dorzucili jeszcze jeden na siłę, to może by nawet było więcej. Czekajcie. Ten jest stary, dobra, wykopiemy jakiś, tu jeszcze to kopanie nie jest jakieś giga, powiedzmy, drogie, więc sobie pokopiemy, dobra, to mogę do kotła w sumie wrzucić, niech będzie, no i dajcie jakąś siłkę jeszcze, może być nawet mała, wszystko jedno, tak naprawdę. O, jest siłka i to duża, pięknie. Ile ja tu mam? Aha, bo mi doszła ta jedna broń, czyli teraz bym zamienił gemik z
142 na siłę, na 146, ok. Tak to teraz wygląda. Setup myślę, że w miarę podwojowników. Mamy broń na HP, więc tylko 2 gemy na HP zostawiłem. No i jak teraz? Pyk. 0,95 na ducha wulkanu, dobra. No nie ma opcji, klikamy go po prostu. Nie ma tutaj co, musimy go kliknąć. No bo raczej... No po prostu musimy, nie? Mamy jeszcze trochę golda, może jeszcze coś tam wrzucę w statystyki, może trochę to HP podbiję, może jakieś szczęście. No ale prawie 1% to już wcale nie jest tak mało. Myślę, że jak siądą jakieś kryty z górnego rozrzutu, to padnie. On nam da dokładnie prawie 105 level, na szczęście w miarę szybko padł, udało nam się go pokonać. Jest duch wulkanu, obejrzmy to sobie, jak to tu wyglądało. No duch wulkanu jest strasznie ciężki, to jest zawsze blokada. To jest właśnie ten przeciwnik, który na tym 94 poziomie blokuje jakichś paladynów, jakichś magów, to w ogóle powtarzam, no ale jakichś wojowników, no i on, zobaczcie, że jest bardzo ciężki, no my już tu tyle leveli wbiliśmy i dopiero jako tako mogliśmy mu coś zrobić. Pancerza mam 50%, to mi daje trochę boków, no ale mi boki teraz nie są potrzebne za bardzo, więc zostawię na bok, dlatego że teraz mamy kolejnego wojownika. No i co, może dorzucę ewentualnie jeszcze tutaj troszkę w HP, powiedzmy, tak gdzieś, żeby było 575 i resztę goldzika sobie dorzucimy tu może w szczęście. No w sumie to nawet mogę do 400 to szczęście dojechać, trochę golda mam, a wy widzicie golda teraz faktycznie. Zapominam, że już nie jestem na scenie tej, wiecie, do streamowania. Musimy wrócić do tego naszego, powiedzmy, standardowego trybu. No i dobra, jak to teraz wygląda? Po wbiciu tego levela i po... no musimy to zrobić, 0,60, Jezu, to jest bardzo malutko. I po oczywiście dodaniu tych statystyk miałem na myśli. Dobra, i teraz mamy tak, wojownika, potem jest zwiadowca i potem jest chyba maguś, jak się... padł za jednego grzyba. Cudownie, cudo. Dobra, bardzo mamy też stare te itemy epickie, no ale nic nam tu nie leci, trudno, to rozmontujemy i mamy to, mamy arenkę, ok, więc powiedzmy, że jako tako cel został zrealizowany, od razu tu kupujemy ulepę na siedzisko, niech to tam się powoli ulepsza, zobaczmy jak wyglądają nasze ataki, no nie wyglądają za bardzo, to na razie odpuszczam, zrobię po odcinku. Dobra, obejrzmy tą walkę, bo chyba nie oglądałem w końcu, czy oglądałem, nawet nie wiem, dobra, może drugi raz obejrzymy po prostu, ale wydaje mi się, że nie. No tutaj, no on 172 level, duch wulkanu miał 170, nie? Bardzo podobne statystyki, bardzo tutaj podobnie to wszystko wygląda, no ale ten smog obłędu jednak mimo wszystko delikatnie mocniejszy. Dobra, udało nam się wbić 106 poziom, no i teraz tak, teraz mamy endpoint, teraz sobie robimy znowu skana, jak to wygląda na tego zwiadowca. Czy szukamy jakiejś broni? 0,20%. No to chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Może sobie poszukamy broni na siłkę i ewentualnie jakiś gaming na HP dorzucimy. No teraz mamy bardziej setup właśnie pod tam wojowników. A, ja tutaj w ogóle misuję. Dobra, tu daje nam tak samo. Tu mamy wytrzymałość szczęście. Tutaj mamy zręczność szczęście. Tu mamy wytrzymałość, szczęście, inteligencja, szczęście, no daj coś na siłę, o, tu mamy wytrzymałość, ale minus 2, no ta broń jest nasza bardzo dobra, to jest bardzo wysoki roll, że tak powiem, no ale zobaczcie, może się trafić lepsza, minus 8 znowu, inteligencja, no nie, my szukamy na siłę teraz koniecznie, chociaż w sumie niekoniecznie, może być też na HP, no ale na pewno jeszcze z jeden gemik na HP dorzucę na tego zwiada, bo tu chyba tej siły mamy za dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, tamta konfiguracja jest o wiele lepsza, tak jak wspomniałem, pod ewentualnych wojowników. Dobra, no tu nic nie mamy, tu znowu na szczęście, tu mamy na inteligencję, siła, zręczność, siła, szczęście, siła, zręczność, no nie, no daj jakąś brońkę, jakąś fajną na siłkę, inteligencja znowu, ale tu będzie ciężko coś lepszego znaleźć, powiem wam, że jak tak patrzę, wszystko nam daje na minus, tu minus 4 znowu, o, zobaczcie, siła, bardzo fajny, górny, no ale minus 4 właśnie, i to jest to, jak się trafi broń z wysokiego rola, w sensie chodzi mi tutaj o rozrzut, to potem nawet po wbiciu kilku leveli jest ciężko, zwłaszcza na takim, na takich broniach wojowników, cokolwiek tu lepszego znaleźć, no ale poszukamy, zdecydowanie. Tu mamy wytrzymałość plus 2, ale słaby rozrzut. O, tutaj mamy 289 górny. Jak tak... O kurde. A, ja nie mam golda. Dobra,
To może sprzedam to, żeby już tu awki nie robić. Dobra, tu się nie spodziewałem w sumie czegoś takiego. Okej, tu możemy klejnocik odzyskać, dobra. No i sobie chyba jeszcze jeden na HP znajdę po prostu, żeby mówię, ta konfiguracja powiedzmy była lepsza. Wymienimy jakiś stary na siłkę, bo tu mam niektóre. 123 tam był, dokładnie. Ten 123 wymienię. Pyk, no i dobra. No i teraz sprawdzamy. Plus 2, ciężko było coś lepszego znaleźć, jeżeli chodzi o średnie. No ale sprawdźmy to. Cyk, 0,37. No tak średnio bym powiedział, no ale nie mam tu za bardzo pomysłu, co jeszcze bym mógł zmienić. No na pewno itemki. Nie wiem, czy ja tu w ogóle nie powinienem butów jakichś poszukać może. Buty są już bardzo stare, może jakieś buty na siłę. Pancerza mamy 50%. Ile, jak to wygląda ten rozkład? No butki na siłkę mogą oddać w sumie, jak tak patrzę. Zobaczmy. Oj Boże, ile tu jest męczarni. Inteligencja, szczęście. Mamy tutaj zręczność. No tylko butów szukam, ta reszta, chociaż wszystkie itemy są stare, jak mam być szczery. O, zobaczcie, buty nam dają 207 statystyk, czyli nie tak źle, tylko że znowu pancerza na minus. Dobra, jeszcze może trochę poszukam. O, coś takiego, tylko że oczywiście na siłkę byśmy chętnie przytulili. Tu mam jakieś buciki, ale na szczęście od razu by były do klasera, no ale nie ma tak łatwo. Niestety, mamy kolejne buciki. Siła, wytrzymałość, minus 13, to nie. Broni to już nawet nie patrzę. 207, znowu minus 40 pancerza. Niedobrze, niedobrze. Dalej. O, zobaczcie, te są bardzo fajne. Ile one mi dają łącznie? Siła i wytrzymałość. No nie wiem w sumie, czy je brać. No pancerza nam trochę dają. Dobra, na razie niech to będzie tak. W sumie i tego mi dały na plus. Tu sobie odzyskamy klejnocik, pyk, wrzucimy. No i niech będzie tak. Czy nam to coś pomogło? Nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. Sorry, ale już głos tracę. Pyk, mieliśmy 0,46. Mieliśmy 0,39 chyba, nie pamiętam. W sumie mamy 0,42. To nam to za dużo nie dało. Może lepsze by były na samą siłę, tak szczerze. No ale dobra, dobra, poklikamy to. Skoro nam niecały 1% padł za jednego grzyba, to może i to 0,40 jakoś szybko padnie, jak nam się powiedzmy jako tako poszczęści. Golda nie mamy za dużo, więc tutaj statystyk za dużo sobie nie dodamy. Także no, musimy chyba po prostu próbować tego pokonać. No potem mamy maga, to już go raczej na pewno nie ubijemy. Potem mamy maszynę do zabijania, to ona już na pewno padnie później. Generalnie tak, no teraz celem jest dobicie 110 poziomu, to przede wszystkim. Na 110 poziomie mamy kolejny kluczyk, jego już możemy znaleźć w ogóle w zbrojowni do piramidy szaleństwa. Piramidę szaleństwa raczej zamkniemy szybciej aniżeli ten tom Świątynię Zimnej Krwi, dlatego że tam w piramidzie szaleństwa wiadomo, bossem jest ten nasz sobowtór, więc on padnie szybko. W międzyczasie się oczywiście coś tam przebierzemy, znowu lepsza broń, znowu to tamto, no i tutaj domkniemy tą świątynię, no i tyle. No i pierwszych 9 lochów będzie zamkniętych, no ale żebym ja się z tym męczył, powiedzmy, no aż tak bardzo, że ja chyba będę miał w ogóle surki na zrobienie podziemia, a nie będę miał jeszcze levela, w sensie nie spełnię wymagań, po prostu nie zamknę tych pierwszych 9 lochów, żeby to podziemie zrobić, to powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem w sumie, że tak to może wyjść. Jak to w ogóle wyglądamy tam z te 12 tysięcy? No wszystko mamy nakarmione na maksa, no już tu środowisk za bardzo nie zrobię, dopiero jutro coś będę mógł kliknąć. No nic, no próbujemy to ubić, tam 8 tysięcy, a nuż się udam. W sumie to jak ja i tak klikam, już tu raczej nic nie planuję, to może sobie jeszcze troszkę HP podbiję, może coś tam tego szczęścia, dobra, niech to tak wygląda. Już trudno, już mówię, no nic tu więcej nie wykminimy, no jest ciężko, szczerze to nawet przez chwilę pomyślałem, że może dzisiaj polecimy do tego 120, no ale jak patrzę, jak to wszystko wygląda, to niestety nie będzie to takie proste. No chciałbym jeszcze to ubić, to by mi dało... No może 108 level byśmy wbili, albo tam prawie 108, coś koło tego, zobaczymy. W każdym razie mówię, musimy tak czy inaczej go pokonać. No 0,40 to jest bardzo mało, normalnie bym szczerze mówiąc nie klikał tego na takich procentach, gdyby nie to, że nagrywam odcinek, bo no mija się to z celem, delikatnie mówiąc. No ale dobra, pomyślimy, zobaczymy, może jakiś tam fart będzie. No nie jest to niemożliwe na pewno, nie? Te procenty nie są tragiczne. Grunt, żeby on tutaj jakoś dużo uników nie robił, no i nam muszą kryty siadać. No my też mamy 29% na tego kryta. Nie wiem, czy ta zmiana butów, nie pamiętam, ile miałem przed zmianą butów, no mówię, dzisiaj jestem taki nierozgarnięty, że nie pamiętam totalnie, ile miałem przed tą zmianą butów, ale chyba coś tam mi podniosło delikatnie, nie jakoś giga bardzo, no ale chyba delikatnie te procenciki na niego wzrosły, więc no nie wiem, nie wiem. O, tam znowu bliska próba.
bardzo fajna. Jezu, jaka to jest męczarnia, powiem wam, masakra. No takie będą te początki, no co wam mogę powiedzieć, takie będą początki, ciągle będziemy z tym levelem odstawać, ciężko tu będzie to wszystko szło. Jakbyśmy w ogóle mieli jeszcze event epicki dzisiaj, to byłoby idealnie, dlatego że no te wszystkie itemy bym powymieniał i by to puk padło bardzo gładko. Zrobilibyśmy to oczywiście wczoraj, gdyby nie to, że no widzieliście sami, jak to tam wyglądało z tym kluczem. Już po prostu i tak bym nie dostał klucza do kolejnego lochu, więc no już nie miałem tak naprawdę wczoraj za dużo do roboty, także no musiałem skończyć tak jak skończyłem, no ale mówię, no męczarnia okropna jest tym paladynem, w ogóle no tragedia, ciężko się tym gra, nie polecam nikomu. Jak chcecie sobie zacząć na nowym serwerze, chcecie grzybić, dajcie sobie spokój z paladynem, weźcie sobie jakiegoś, nie wiem, łowcę demonów, jest dobry i w PvP i w lochach, o dobra, siedzi, mamy 108, chociaż nawet jakiegoś berserka, no dosłownie cokolwiek, tylko nie tego paladyna. Zdecydowanie odradzam, chyba przy żadnej klasie postaci tak się nie męczyłem na początku. Może to też być odczucie, to co ja już mówiłem, że teraz grałem bardem, który zajebiście sobie radzi w lochach, potem łowcą demonów, który tak naprawdę chyba jeszcze lepiej, no ale może przez to mam takie odczucia, powiedzmy. No ale tak czy inaczej, no jest tu bardzo, ale to bardzo ciężko. Dobra, tamto mogę podznaczać, bo to było stare. No i co? Zobaczmy, jak na tego maga to wygląda. Jeszcze z ciekawości, no mamy ten 108 level, 0.16, no to jest bardzo malutko. Dobra, chyba tyle, chyba nie będę się tu napinał. Pupilki sobie połapałem, zostało mi jeszcze 112,5 ławki, czyli sporo. Jeszcze wbijemy klasera, jeszcze tutaj coś poogarniam, wiadomo, cały czas te ataczki będę robił. No i jutro chyba dobijemy 110, jakieś tu środowiska po północy pewnie porobię. Chcę jeszcze w ogóle poczekać, aż ta wyprawa się zrobi, żeby na jeszcze wyższych procentach tą mawkę robić, tylko mi o te pupile chodziło w zasadzie, żeby to zrobić za dnia. No i mówię, i jutro raczej 110 i jutro raczej polecimy dalej. No 0.16 mam na niego, no musiałbym broń wymienić, coś tu pokombinować, może te buciki na jedną statę, może tu jakieś te, no ale ciężko już to idzie, już bardzo to ciężko idzie mozolnie, nie ma co, mija się to z celem, szczerze mówiąc, nie ma co. I tak odcinek wyszedł bardzo długi, dziękuję wam pięknie za uwagę, oczywiście. Jeżeli macie dla mnie jakieś porady, co mógłbym tutaj zrobić, to możecie pisać w ogóle, ja i tak to już do wieczora tej postaci nie będę ruszał z progresem, więc mówię, możecie coś tam napisać ewentualnie. Jakie macie dla mnie porady, czy coś może zmienić, czy coś z itemkami. Te buty mi się wydaje, że to był dość głupi ruch, no bo statystyki, rozkład chyba są w miarę ok, jak tak patrzę. No może jeszcze z jeden gemik na siłę by tutaj oddał, w sumie to możemy w SF Toolsie sprawdzić z ciekawości, to jeszcze wam powiem. Czyli tak, to by było ze 140, czyli bym miał 3500 siły około, no i HP bym miał jakoś 2742, cyk, tak to by wyglądało. Symuluj 0,22, ok. No to jeszcze jeden gemik na siłę można pomyśleć, ale dobra, to i tak nie jest za dużo, nie ma co, bo znowu byśmy musieli na niego z 300 albo i więcej, chociaż kurde, no kusi to trochę, kusi, powiem wam szczerze. Może dobra, może wrzucę jeszcze jakiś gemik na siłę, no bo jakbyśmy go pokonali, to ten 110 by wpadnie, potem byśmy mogli dalej polecieć sobie. Tutaj mamy same niestety na inne staty. Dobra, jest duży na siłę, pięknie. 147, ja tutaj miałem chyba gdzieś dokładnie 127, czyli 20 jeszcze na, a nie, bo ja mam HP wymienić, Boże. 104, chociaż w sumie to możemy to wymienić, zawsze to jakieś dodatkowe staty. Tu mamy duży na HP 146, to możemy jakiś najsłabszy wymienić, 137, ale ja ten 137 to wymienię za, to możemy sprzedać, bo ja go sobie wymienię na siłkę. Dokładnie, mamy dużą siłę, czyli dajemy tutaj, no bo tą brońkę mamy, powiedzmy, wiecie, na HP. No i w sumie co dalej, może jakąś bronię, ile mi tu dają, znajdzie się coś na plus, minus 6, plus 2, o, plus 4, zobaczcie. Ej, to jakbym jeszcze broń wymienił, to może coś by było. Jezu, to jest niepotrzebne, co ja robię, to jest naprawdę zupełnie niepotrzebne. Tu zobaczcie, jaki gór, a nie, w sumie ja mam większy górny. To jest niepotrzebne, co ja robię, bo tu ja to na to wydaję o wiele więcej grzybów, niż mógłbym wydać, gdybym po prostu poczekał. No ale taki już jestem, no co wam mogę powiedzieć. Brońka plus 4 na siłę, coś takiego bym chciał. Ej, no i górny z 315 chociaż, no nie? Tu inteligencja niestety. Tu mamy minus 2, tu mamy wytrzymałość, szczęście, zręczność znowu. Ej, dobra broń, w sensie górny, w sensie rozrzut jest słaby, na maga słabo, ale mamy plus 4 i mamy na wszystkie staty. Dobra, biorę to.
Biorę to, odzysk klejnotu, jak teraz wyglądają nasze staty. Chyba za mało HP, ale okej, sprawdzimy jak to wygląda z tym magusiem. Zobaczmy, trochę nam szczęścia podbiło, podbiło nam inty. Było 0,22 nadal. No właśnie, to może... No nie, bo ten rozrzut chyba za mały był. A jakbym dorzucił jeszcze jeden na HP, bo tego HP mam teraz troszkę za mało, że tak powiem. Czyli to by było tak, 145 powiedzmy do HP by doszło. Czyli byśmy mieli dwa, zobaczcie jaka to jest kombinacja. Macie to, mówię, in real time w tym momencie. A siły by nam spadło, byśmy mieli 3, 6, no i powiedzmy z 15, bo to tak plus minus, okej, wszystkie. 0,25, dobra, czyli teraz więcej HP by nam oddało. Tylko no mówię, ten rozrzut jest tragiczny, ten rozrzut jest bardzo słaby. Czyli tak, jeszcze jeden gemik na HP znowu, w takim razie, tamtego niepotrzebnie sprzedawałem, no ale trudno. Wymienimy jakąś siłkę słabą. Tu mamy z ręki. Mamy znowu szczęście. Da jakiś. Mógłbym tam niby te itemki, wiecie, odzyskiwać te klejnoty, ale raz, że te gemy już mi będą lecieć lepsze. A dwa, że tamte itemki są do kibla po prostu na kolejne dni, bo to też się ktoś może zastanawiać. Po 138 małe to już opluję, szczerze mówiąc. Dalej, dalej lecimy. Mamy intę, mamy siłę dużą, dobra, siła duża się może przydać, 148, tu mamy jak, o, tu mamy 128, dobra, to wymienię to i najwyżej sobie wrzucę HP za to 136, za tamtego gemika, tylko żeby to HP było chociaż średnie, kurde, no daj to HP, Jezu, pamiętam, że na W55 chyba mieliśmy coś takiego, że same gemy na HP nam leciały, jakoś bardzo dużo w porównaniu do innych, no dobra, nie da mi to dużego boosta, ale chociaż plus jeden staty będzie, okej, no i jak teraz, sprawdźmy to, było 0,25, pyk, 0,25, czyli tak jak mówiłem. Dobra, no i co? I może tą broń jakąś, tylko że brońka by mi musiała dawać teraz na równo, no i rozrzut by musiał być, no ale ciężko, ciężko to widzę. Jak tak mam być szczery, to się w ogóle nagrywa wszystko? Nagrywa się. Oj Boże, ile tu jest kombinowania. Tu mamy na inteligencję. Ej, to jak ja bym w sumie brońkę zmienił. O Boże, jeszcze plus 6, 330 górny, 330, tylko na szczęście. Jezu, to my tu możemy jeszcze lepszą broń znaleźć. Dobra, są buciki, pięknie. Te buty miałem słabe, okej. Okay. Event epicki bez eventu epickiego, Pokczman. Dobra, sprawdźmy z tymi butami w takim razie, jak to teraz wygląda. Pyk, pyk, 0,46, zobaczcie jak nam jedne buty podbiły. Dobra, dobra, to ja już nic nie szukam, nie będę już to kombinował z gemami, lecimy, próbujemy to. Jedź, mamy to, mamy, pięknie. Dobra, obejrzmy sobie. Jezu, jaka ta gra jest niesamowita. Przysięgam wam. Okej, zobaczmy tą walkę. Pyk, dobra, no i teraz mamy maszynę do zabijania, które już na pewno nie ubijemy. Czyli teraz tak, dobijam level, dobijam ten 110. Tutaj troszkę będę potrzebował na to awki, ale trudno. Mamy jakieś jabłuszko, mamy jeszcze jeden pasek. Tak, to sobie zrobimy, cyk. Tak. Ile jeszcze? No trochę, no nie ma eventu epickiego, więc troszkę tych misji musimy zużyć niestety. W sensie eventu epickiego, eventu oczywiście... Expa, dobra, mamy 110, jest. I teraz co, tu mi jeszcze coś poleciało, aha, wiem co. To mamy, pyk, zębik. W sumie mogłem nawet już nie dobijać tej misji, tylko tego zębika nakarmić i sobie zrobić tak. O, w ten sposób i byśmy wbili level, no ale trudno, dobra. Nie wszystko zrobione idealnie, no ale staramy się jakoś tutaj działać. No i co, i teraz kluczyk w zbrojowni, jak dobrze pamiętam. Podczas zadania lub zbrojowni, no to my oczywiście będziemy szukać zbrojowni. Przeloguję się jeszcze tutaj, żeby na pewno on poleciał. Ej, dość szybko, dobra, dzisiaj chociaż klucze oddałem, jak tak patrzę. No i dobra, i lecimy z tym... z tą piramidą szaleństwa, no to powinno padać łatwo, przynajmniej pierwszych przeciwników, kilku, powinno paść naprawdę, naprawdę giga łatwo. Zobaczmy tu w ogóle, czy ten odcinek mi się wrzucił. Tak, wszystko się wrzuciło, wszystko jest git, dobra, jaskiniowy pokonany, lecimy dalej, teraz mamy Magusia. Strasznie długo te walki trwają w ogóle, no to jest broń wojownika, nie, więc my tych obrażeń zadajemy tyle co nic. Dobra, mamy poziom 111, okej, lecimy dalej. Teraz mamy zwiada, no on tu może unikami nas poskładać, chociaż to jest 160 level, no my jeszcze przeciwników do jakiegoś, nie wiem, 175 to powinniśmy składać na tym obecnym setupie, może nawet więcej, ale dobra, tu już musimy przyenterować delikatnie, dokładnie, pyk,
obejrzymy sobie tą waleczkę. Ja już rozmontowań dzisiaj nie mam, więc to możemy sprzedać. Jeszcze nam trochę staty wzrosną, bo jak widzicie golda dostajemy sporo z tych lochów. Strasznie jest to bolące, że teraz jest ten epik tylko z 5 i z 10, wiecie, z 5 i 10 przeciwnika. Powiem wam szczerze, że w sensie bolące, nie wiem, no takie dziwne słowo, no ale kumacie, o co mi chodzi. Strasznie to przeszkadza, no bo zobaczcie, ile my tych epików już moglibyśmy dzisiaj nawet dostać. A, oglądam to samo. Nie, to nie to samo. Co jest? A, bo ja teraz mam maga, dobra. Zobaczcie, ile tych epików moglibyśmy dostać. Tu jeszcze byśmy jakieś buty dostali, tu coś byśmy się przebrali, tu to, tu tamto. No jakoś by to padło. No a teraz niestety musimy tylko liczyć na tego 5, na 10. No i jeszcze ewentualnie, jak sami zresztą widzieliście, jakby nam coś tam przypadkiem poleci ze zbrojowni. Dobra, to nam padło. Mamy poziom 113. Dalej, teraz mamy Magusia. No on raczej padnie łatwo, dokładnie. Mamy jakiś trinket, zobaczcie. Plus 27 już trinkety mi lecą. Tu już nie zmieniam z gemami, bo ten setup jest taki w miarę, powiedzmy, ok. Jak tak patrzę, w miarę dobry. Zobaczmy, jak nam to jak nam to padło. Który mamy poziom? 114. Dobra, ładne kryty. Pancerza mamy już 49%. Niedobrze, dobra. Teraz mamy Don Capisciego. Zawsze myślę, że ten Don Capisci to jest zwiad, bo on tą kuszę trzyma taką jakby, a tu się okazało, że jest wojownik, ale on jeszcze padnie szybko, ok. Mamy poziom 115. Pyk, lecimy dalej. Oj, ciężko, ciężko, powiem wam, bardzo ciężko. Zobaczmy, jak to wygląda. No i co, no teraz nie wiem, czy my dolecimy na tym setupie do końca. Bardzo możliwe, bo tak jak mówię, boss to jest to lustrzane odbicie, więc jego raczej sobie ubijemy. Więc może by się udało. Tu dźwięk z gry jest, jest. Ja co chwilę sprawdzam. Mamy teraz szkaradnego demona, to jest zwiadowca. No tu na pewno wymiana broni już by nam sporo dała. Dobra, zamiast klikać na pałę, to używamy SF Toolsa, żeby znowu nie marnować głupio grzybów. Tak jak ja to mam w zwyczaju, powiedzmy, swoim. Pyk, pyk. O kurde, 8%. No mówiłem wam, takie, który on ma poziom? 176. No to jego jeszcze pociśniemy i jeszcze pociśniemy królika i na Banshee być może będziemy musieli brońkę zmienić. Ale Banshee to już jest, wiecie, zobaczmy w sumie. Banshee to jest maguś, więc to może być problem. Chociaż powiem wam, że ci magowie nie są tacy ciężcy na tego paladyna. Ej, halo, a czemu ja mam... A, bo ja mam jeszcze zająca. A, i na niego mam 6,5%. No właśnie, mówiłem. Ci magowie nie są jacyś wymagający na tego paladyna. Zazwyczaj mag jest dość prosty. Pyk, może sobie obejrzymy oczywiście te walki. Chociaż w sumie, czekajcie, w międzyczasie sprawdzę te procenty. Ja już wiem, co ja tutaj robię. Ja po prostu klikam, autopilot totalny mi się załączył. 0,31 na Banshee. Dobra, to teraz zmienimy brońkę. Mamy prawie 118 poziom. Tego Don Capisciego możemy obczaić. Tak jak... A nie, Don Cap... Tak, nie, jego już oglądaliśmy, halo. A, no właśnie, szkaradny demon, o to mi chodziło. Teraz zmieniamy brońkę, brońkę na jakąś, no, pod HP by w sumie była lepsza, ale to najwyżej zmienimy jakiś tam gem, jak się trafi jakaś dobra pod siłę. Bronie mi już dadzą naprawdę dużo. Pokonamy sobie tą Banshee, pokonamy sobie lustrzane odbicie, zmienimy jeszcze brońkę znowu. Może to lustrzane odbicie nam da fajny epik, albo może brońkę, byłoby w ogóle idealnie, no ale zobaczymy. No i spróbujemy pokonać tą maszynę do zabijania, może jakoś to pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy, ale na razie mówię. Na razie szukamy broni. Zobaczcie, już plus 8. Wytrzymałość 220, no ale to nie jest jakiś szczyt marzeń. Tu już na pewno będę chciał ten rozrzut górny 300 plus. O, dokładnie. I zobaczcie, plus 16. To jest to. Tylko, że 285, tylko, że no mówię, ten górny musi być taki wyższy. Wytrzymałość 304 plus 8. No, żeby chociaż 10 dawała. No to 10 to już będzie sporo, nie? O, ta 20 dawała. No właśnie. Nawet takie 15 bym powiedział, że już było dobrze dostać w tej brońce. Poszukamy, poszukamy chwilę, bo to... No dobra, powiedzmy, że może być. Pod HP to mi nawet pasuje, szczerze mówiąc. Odzyskujemy sobie klejnocik, pyk, dobra. Nie wygląda to wcale tak źle. Było 0,31, a teraz na tej broni, jak nie, to poszukamy jeszcze jednej, 0,74. Dobra, no to nie ma tragedii. Biorąc pod uwagę, ile my tu mamy golda, dobijemy sobie, powiedzmy, 600 podstawy do wytrzymałości, żeby było. Bardzo dużo nam się golda z tych lochów, chociaż to też jest plus, że jak epic nie leci, to chociaż tego golda sypią, bo tak to wiecie, jak to wygląda. Tu sobie może dobijemy jakoś do 650, powiedzmy. Zostawię tam trochę tego golda, żeby było. No i co? Na pewno inteligencji z 350 by się przydało w podstawie. To jest bardzo tanie. Może nawet do 400 byśmy podlecieli, to już w sumie może tak bardziej, wiecie, pod tą maszynę do zabijania, coś takiego. 355, niech będzie.
No nawet 360, żeby już było równo. Dobra, tu powiedzmy, że jest 400, żeby było wkryta. Też coś koło tego. 405 może, a już 31%, żeby przebić. Pyk, dobra. I co? I może... Może jeszcze w HPS 25 powiedzmy. Coś koło tego. I zostawimy tego golda na jakąś brońkę ewentualną. No one tu trochę za dużo poleciałem. Pyk, 630, dobra. No i co? Tak to się prezentuje. Zobaczmy znowu procenty. Jezu, to się czuję... O, 1,5%, no właśnie, to jest to. Czuję się jakbym na streamie był, powiem wam szczerze. Co taki podobny vibe, dlatego tak trochę już nie komentuję tak naprawdę. Ale Jezu, już to prawie godzinę trwa. 119 level, pięknie. No i teraz mamy tego naszego... to nasze odbicie lustrzane, które sobie oczywiście ubijamy. Odbicie lustrzane w świetle musimy ubić, wiadomo, bo tu zaraz mogą się w komentarzu pojawić pytania. Na W60 widziałem takie pytania. Dlaczego to ubiłem od razu? Ano dlatego, że no musimy to ubić, bo musimy zamknąć pierwszych 9 lochów, żeby sobie odblokować podziemie. Natomiast jeżeli chodzi o odbicie w strefie mroku, to on już ma chyba teraz z góry założony level, z tego co widziałem, chyba ma 350, ale ktoś pisał, że miał taki błąd, że niby pokonał go na tam jakimś wyższym poziomie i dostał 300 milionów expa, czyli tak jakby niby on ma ten poziom, ale i tak to działa tak jak kiedyś, dlatego ja na razie nie ubijam. Zrobimy sobie pewnie na W51 testa z tym związanego. Dobra, i jak to teraz wygląda? Maszyna do zabijania mamy, mieliśmy 0,10 przed pokonaniem tych dwóch przeciwników, teraz mamy 0,9. Ej, to nam spadło po wbiciu leveli, to dziwne akurat, ale dobra, to teraz szukamy znowu brońki. Teraz to już w ogóle jakieś musi być plus 15 najlepiej, albo no plus 12, coś takiego. W każdym razie brońka najlepiej, a na siłkę bardziej oddę, jak tak patrzę, ale to zobaczymy. Mamy szczęście, o zobaczcie, ta bardzo fajna, bardzo fajny górny. Plus 4 tylko, 324, to nie, tu 317 plus 10, no nie, nie, ja chcę coś, no musi być taka potężna, no maszyna do zabijania, to jest bardzo ciężki mag, bardzo go tutaj ciężko przepchnąć. Inteligencja, szczęście, zręczność, inteligencja, inteligencja, szczęście, tu mamy szczęście, tu mamy siła. Dobra, dobra, dalej, dalej. Wytrzymałość, no plus 6, ale... Ale to znowu takie, o, jeżeli chodzi o górny rozrzut, tu mamy zręczność, wytrzymałość, o, zobaczcie, mamy epika, piękna sprawa, to też na pewno pomoże. To jest dobre, że chociaż te epiki raz na jakiś czas polecą, bo jak my tu i tak szukamy tej broni, to i tak coś tam w międzyczasie nam, wiecie, wyskoczy przypadkiem. Tu plus 4, tu plus 10 na szczęście, bardzo fajna, tu mamy plus 8, no nie, no coś lepszego, wytrzymałość, o, coś takiego, dobra, to jest piękne. Piękna brońka i znowu na HP, znowu nie musimy jakoś bardzo setupu zmieniać. No i zobaczcie, ile mi ten epic w ogóle dał. No teraz weekend epicki, to by było dla nas zbawienie w ogóle, bez dwóch zdań. 0,42 na maszynę. 3600, 3100, a jakbym dorzucił jeden gemik na HP, w sensie na siłę, czyli bym miał około powiedzmy 3792 i to by mi zabrało, czyli bym miał jakoś 2,970, pyk, troszeczkę więcej siłki, 0,51, dobra, to możemy jeden gemik na siłę dołożyć, zobaczymy, jakiś duży najlepiej, żeby nam poleciał, plecak jest pełen, dobra, tych epików tu mam też sporo, jest HP, ale nie to bym chciał, a ja tu muszę teraz sprzedać co chwilę, dobra, jakiś taki gemik, ten możemy wymienić. Zobaczcie, już tu gem jest 155, to jakby w sumie duży na siłę nam poleciał. 147 to podobnie, niech będzie. Wyrzucimy, jakby nam tu poleciał znowu duży. Duży na siłę, to nawet by można do broni wrzucić, no nie? No co, no wymienię to. Trudno. Jest mały na HP. Mały na zrękę. No niestety, troszeczkę to jest takie, wiecie, męczące, zwłaszcza jak mamy tylko dwa sloty, ale trudno, robimy to. 119 poziom, który tam miał, 121 chyba, jak się nie mylę. Mamy średni, ale to też nas nie jara, no na siłę potrzebujemy, no dajcie jakiś na siłę, proszę, no nawet... Nawet średni może być. Już nawet nie ma co, tego zostawię może na boku, bo tu już nawet nie ma co podmieniać, bo ja i tak ten jeden na HP to będę musiał wymienić. Dokładnie, no i co? I mamy tu 146, czyli sobie wymienimy tak i zobaczmy. Zobaczmy, jak to tu wygląda na nią. Po zmianie tego setupu. 0,51 powinno być.
0,62 nawet, bo tam jeszcze ten gem wymieniliśmy. Dobra, to co? Reszta golda może w HP. Niedużo tu podbijemy, ale niech będzie. Jeszcze dwa. Pyk, 650, mamy 1:1, idealnie. Dobra, lecimy, lecimy, klikamy ją. Robimy to, chcę to już mieć z głowy i się teraz w najbliższym czasie skupić na podziemiu. To tak naprawdę jest w tym momencie dla mnie priorytetem. Jeszcze ten odcinek będę musiał zmontować, bo tam cięcie robiłem, bo ten kurier był, jest. Znowu renderowania godziny i potem wrzucania tyle samo. Masakra. No ale to nic, jest jak jest. No dawaj, padaj, maszynko do zabijania. 0,62%, nie mało. Dzisiaj dwa lochy ubiliśmy na 0,40. Myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia i myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. No już tu dalej nie cisnę, dalej już mnie totalnie to nie obchodzi. Już tą twierdzę posępnego czerepu, nic tu nie robię. Koniec, koniec, przerwa i tak zrobiłem naprawdę więcej, aniżeli chciałem. Już w ogóle miałem, zwróćcie uwagę, na tym 108 kończyć ten odcinek. No ale jeszcze coś mnie tknęło, no i nawet dobrze. Bo jeszcze jako tako to poszło. Nie ma tu w ogóle żadnej bliskiej próby, kurde, no trochę słabo. No ten hełmik nam bardzo dużo dał, bo to było na 3 staty. On w ogóle był dość mocnym. 767. Tu ciągle my jej zbijamy tak z pół. No tu musi być jakaś idealna próba. Muszą być jakieś kryty z naszej strony. On też nie może, w sensie ona, maszyna, też nam nie może jakichś krytów dawać. Boże, ja się cały świecę w ogóle już na tej kamerce. Godzinę już tu siedzę przy tym paladynie. Masakra. No ciężko, ciężko jest, powiem wam szczerze. Tak jak wspomniałem, nie polecam totalnie tej klasy. Lepiej sobie wziąć jakiegoś zwiadowcę, jakiegoś barda, jakiegoś, o tam jaka bliska próba, jakiegoś łowcę demonów, cokolwiek tak naprawdę. Nawet magiem chyba będzie to sprawniej szło, aniżeli tym paladynem delikatnie. Tam jakie w ogóle kilka prób bliskich rzędu. No jakiś mocniejszy krytyk, jakiś z górnego rozrzutu, no i to by nam siadło, no. Tylko widzicie, to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. 797, 469, 462, dobra, siedzi. 121 level. No i teraz mamy twierdza postępnego czerepu. Sprawdzę z ciekawości. Zobaczymy, jak to tu wyglądają procenty na tą twierdzę, ale raczej nie są jakieś wybitne. 009, dokładnie. No nie, nie, już koniec, koniec. Obejrzmy sobie tą walkę. Mamy zrobione to, co chcemy. Możemy już teraz lecieć po podziemie. Jestem osobiście zadowolony, dokładnie, bardzo dużo krytów, tu fajny ten, możemy wymienić jeszcze, dodaj miejsce na klejnot, 152, to możemy w sumie ten wrzucić, skoro i tak mamy, tu niech te epiki będą do kibelka, wszystko, wszystko tak naprawdę, na razie może ustawię wartę jakoś do wieczora, bo i tak tutaj nic nie planuję robić, no i wieczorkiem jeszcze sobie wiadomo, polecimy z jakimś... No tu ewentualnie z jakimś klaserkiem, coś tam jeszcze porobimy, jakoś do 19 niech będzie ta warta, jakoś tak to będzie wyglądać. Wszystko, bardzo długi odcinek, który tutaj mieli ci paladyni, pokażcie mi, tutaj niżej musimy znaleźć, no paladyni niestety ciężko, ciężcy są do znalezienia. Kaniodek 124, to on musiał jeszcze ze dwie twierdze pokonać, tak mi się wydaje. Namo 121, ok, czyli jesteśmy na równi z nim, tutaj 109. Dobra, to jesteśmy ex aequo z Namo, jak tak patrzę, chyba że ktoś się tu ukrył, ale nie wydaje mi się. Jesteśmy ex aequo z Namo, top 1 levelem paladynem póki co, na serwerze pierwszym europejskim. Bardzo jestem zadowolony, zobaczymy jak to będzie wyglądać jutro. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, tego kciuka pamiętajcie zostawić, nie zapominajcie o tym. Lecimy po te 20 tysięcy subów, więc tak jak mówię, subujcie z dzwonem. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście pisać komentarze, jak tam wam na tym pierwszym europejskim idzie. Dziękuję raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!